Dzień dobry, Jerzy Grzesza z tej strony się kłania. Ja mam takie pytanie, ponieważ tak, ja tutaj zaproponowałem, żeby autokarem, ale jednak tutaj przychylam się do tego wniosku, że jeżeli będzie kolumna tych samochodów, którymi jedziemy, no to będzie to po prostu wyglądało też bardzo ciekawie. Natomiast jeżeli by było tak, że tych samochodów będzie dużo, ale jeszcze będą osoby chętne, nie? No to są w takich ilościach niewielkich, małe busy, one tam do 20 bodajże 5 osób, to też ile? 9 osób. Albo 9, ale ja jechałem ostatnio 20 tam chyba parę osób jechało, to też by było, nawet za tą kolumną, gdyby taki busik jechał, to też by było bardzo sympatycznie. Także, ale to wszystko od no, naszej takiej twórczości tej materii, żeby po prostu jak najwięcej osób pojechało. No myślę, że skoro jest 5 komitetów, bo tak zrozumiałem. No tak media podają, ale ja oficjalnie nie mam tego potwierdzenia. To może by było tak, żeby każdy z po prostu z komitetów określił się no, w przeciągu tego krótkiego tygodnia, ile osób tak naprawdę przewiduje i no, tą bazę. Najlepiej jakby się sam zorganizował, czyli samochody i tam po ludzi podzielił. A zbiórka, jak mówię, no taka propozycja jest, bo tak mi przyszło do głowy, że Dominik tak wymyślił, że w tym miejscu, które podałem, czyli Lidl na Mickiewicza, jest takim punktem zbornym, godzina 12, wszyscy się tam spotykamy, obojętnie już tam z jakiej tam komisji referendalnej i grzejemy po prostu na Lubin. To też będzie taka integracja, bo tutaj no, też sporo ludzi dzisiaj przyszło, ale no, na pewno jeszcze dużo zostało, bo chociaż na tą porę mówić, że dopiero 19 dadzą radę przyniesie już, chyba jest 19. Jeszcze jedno, odnośnie tych chorągiewek. Jak w długim czasie... No właśnie, ja powiem tak szczerze, ja nie mam pojęcia o tych chorągiewkach, ile to kosztuje, gdzie to się zamawia i w ogóle, jak ktoś ma jakieś dojścia, żeby to zrobić, no bo można pójść do tej księgarni, tam gry czy nie gry, to byśmy te banery robili, nie? To tam no też wyszło też po... Też nie, robią. Nie robią tam chorągiewek? O, Krzyś już wie. Czy to nie jest gryf, tylko sonar, ale sonar nie robi chorągiewek. Robi wszystko, tylko nie chorągiewek. No może ktoś ma jakieś tam dojścia, może ma jakieś pojęcie. No bo byśmy na pewno musieli, jeżeli byśmy zafili, to i tak wzór, nie? Żeby no, po prostu jednolita. Ja mam wzór na tym, no. Plik mogę przesłać przez internet do tego, co będzie to wykonywał, to nieprawda, nie? No i jeszcze, czy... Przed tym wyjazdem jeszcze takie organizacyjne spotkanie tutaj, no tak jak jesteśmy może już tej grupy, które, no, tych sympatyków, którzy pojadą na to, czy takie spotkanie jest przewidziane? Jeszcze znaczy, możemy zrobić, ale ja wiem, no co to tu więcej deliberować, no chyba, że ktoś będzie coś chciał, no siadamy, jedziemy, no co, nie jedziemy do Ameryki, no tam bułki pakujemy, tak proszę. Mam pytanie organizacyjne, a pan z parkingiem, jak to będzie wyglądało? Jest wielki parking, bardzo duży, dlatego chcę jechać wcześniej, bo przyjedzie parę tysięcy ludzi, słuchajcie, będzie masakra, bo na konwencji też nie było tak dużo, bo było gdzieś 2000 tak naprawdę ludzi, teraz się zapowiada, że ja według moich wyliczeń jest 8000, to nie wejdę, dlatego są te zapisy w internecie. Dlatego się zapisujcie jak najszybciej, no bo może być różnie, nie? Parking jest wielki, ale przyjedziemy wcześniej, bo był też prawie cały zajęty, więc trzeba po prostu tą godzinkę być przed krok do przodu, nie? Przed innymi. No to tak chyba na styk zajedziemy, 2 godziny, mało, jeszcze to troszkę... A jeszcze, to jest 200 km. No, ale to 100 autostradą. Mnie się wydaje, że zakładkę trzeba troszkę więcej wziąć. No to mamy godzinę zakładki. Bo ja liczę, wjeżdżamy o 12, 2 godziny będziemy o 2, a możemy być o 3, a o 4 dopiero otwierają to samo. Także mamy jeszcze tyle zapasów. Ale to jest pytanie, tak. Przez Zieloną Górę to jest zwężenie tej drogi. Ja przez Skierzynę i tak dalej. Czy będziemy Skierzynę mijać bokiem, a więc jak przez Skierzynę? No przez Skierzynę w takim sensie, że jedziemy, wyruszamy z Gorzowa, dajemy cynk do ludzi, co siedzą w Skierzynie w samochodach, że już wyruszyliśmy. No to autostradzie nas doganiają i się dołączają, także my tam nigdzie nie zajeżdżamy i nie stajemy. Jak trasa by wyglądała? Do Słubic jesteśmy. Do Słubic? No to jak wam pasuje, słuchajcie, to się musicie dogadywać. Czy wam się, właśnie nie opłaca do Gorzowa, przecież musimy się cofać, nie? Od razu na Zieloną. No to sobie obliczcie, jak my wyruszamy o 12 na przykład z Gorzowa, no to w którym miejscu chcecie dołączyć na tą naszą trasę, na złapać, to tam gdzie tam? Można na dwójce.
Na Świebodzin tam się łączymy? No, no to co policzcie, ile czasu będzie sam zajmie dojazd do Świebodzina? Ile nam z Gorzowa do Świebodzina? No to mamy do Świebodzina, to wiem, 40 minut? No, no to tak, a później będziemy na telefonie, to zwolnimy, przyspieszycie, to jest autostrada, to w pasy możemy grzać tam sobie. Znajdziemy się, to jest prościutka droga na pewno, to tam żaden problem. Poza tym na Facebooku, słuchajcie, tu sobie przypiszę www.kupislubuskie albo www.kupislubuskie.pl. Możecie tam pisać sobie i taką grupę stworzymy otwartą, żebyśmy się wymieniali. No bez potrzeby właśnie takiego organizowania, bo żeby tam załatwić parę rzeczy, to przecież nie musimy tutaj specjalnie przyjeżdżać, szczególnie ze Słubic, czy tam z innych miejscowości, tylko sobie co tam ze sobą, z czego się śmiejecie. No, przyjeżdżacie, piszecie na Facebooku i wszystko zgadniamy. Nie będziemy takimi biurokratami, walczymy z tym przecież, nie? Żeby zlikwidować tych urzędników, nie będziemy sami.